Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie szybki filmik o propie key, który jest często stosowany w momencie, kiedy macie jakąś pętlę, w której wyświetlacie ten sam komponent. Czyli tak jak tutaj mamy piękne kryptowaluty, no może z wyjątkiem XRP, jakimś przypadkiem dziwnym się tutaj znalazła ta kryptowaluta, za bardzo jej nie lubię. W każdym razie mamy iterator map, w którym mamy komponent crypto item, po którym iterujemy i nie mamy tutaj propa. Key. No i wtedy widzimy taki tutaj dosyć często, myślę, widziany przez reactowców błąd, ten błąd też jest szeroko komentowany, jest dużo artykułów na ten temat, dużo filmików na YouTubie, jest nawet w dokumentacji oficjalny wpis poświęcony temu problemowi, są różne wpisy na Stack Overflow, jest też artykuł w ogóle, od którego ten mój filmik się zaczął, czyli Kent C. Dodds jakiś czas temu napisał świetny artykuł, który ja później wysłałem w newsletterze do, do Was w ogóle na ten newsletter, jak macie ochotę, jak masz ochotę, możesz się zapisać. Gdzieś tutaj niżej się teraz wyświetli link. W każdym razie jeden z widzów odpisał mi na ten artykuł i właśnie dopytywał się o ten kluczki, co on, o ten propki, co on tak naprawdę robi, dlaczego on jest potrzebny. Wywiązała się dosyć ciekawa dyskusja, więc dlatego dzisiaj dla was właśnie nagrywam ten filmik. No i Oczywiście ten kod sandbox macie niżej w opisie do tego nagrania, jak chcecie się pobawić tym kodzikiem, sprawdzić, co tutaj dla was zrobiłem, to ten kod jest już do użycia. No i zobaczcie, w momencie, kiedy zmieniamy kolejność tych kryptowalut, no to w zasadzie wydawałoby się, że wszystko działa dobrze. MATIKA możemy wywalić, XRP możemy wywalić bitcoina i na końcu ulubiony Ether też. Więc w zasadzie wydaje się, że ten kod działa. Jednak problem pojawia się wtedy, kiedy chcemy mieć. Jak Jakiś stan w tych komponentach. Czyli jeżeli komponent na przykład ten kryptoitem, który wyświetla bitcoina, ma jakiś stan wewnętrzny, który sobie właśnie teraz zenablujemy pięknie, no to zobaczycie, że już brak tego propa może powodować takie brzydkie błędy, które tak naprawdę na, pier na pierwszy rzut oka mogą nie być widoczne, ale w momencie, kiedy manipulujemy tą listą, czyli zmieniamy jej kolejność albo na przykład usuwamy jakieś rzeczy, no to już mogą zacząć się dziać jaj. Zobaczcie, Bitcoin na przykład ma 10 lajków, Iter może mieć na przykład więcej, bo w zasadzie lubimy Iter bardziej. Mamy Matic, mamy XRP i zmieniamy teraz kolejność. I zobaczcie, co tutaj się nadziało. XRP jest teraz na pierwszym miejscu i jakby ma wewnętrzny stan Bitcoina, który wcześniej był na tym pierwszym, a w zasadzie zerowym miejscu. Więc widzicie, że w momencie, kiedy mamy ten wewnętrzny stan i sobie zmieniamy kolejność tych elementów, no to tutaj już może się coś popierniczyć. Zobaczcie teraz na przykład sytuacja taka: mamy bitcoina na pozycji 012. I na przykład usuwamy teraz bitcoina, czyli ten matic no, z pozycji trzeciej wskoczy na drugą. No i zobaczcie, że on jakby odziedziczył e, tak naprawdę stan tego wcześniejszego komponentu. Czyli jeżeli usunę XRP, no to matic wskoczy na, drugą, na drugie miejsce, e, no i będzie miał stan e, poprzedni, który XRP miał. No i e, w zasadzie czasami jest tak, że ludzie pozbywają się tego błędu w taki sposób, że przekazują tutaj e, po prostu do tego e, indeks e, i to. W zasadzie działa, jeżeli chcemy się pozbyć warninga, tak? No, jest to skuteczne. Nie mamy już warninga w momencie, kiedy, kiedy po prostu przekażemy ten indeks tutaj. Natomiast jest to antywzorzec, no bo w zasadzie no usuwa to warninga i jest to w zasadzie jedyna sytuacja, w jakiej jest to akceptowalne: no to, że mamy listę, nie zmieniamy jej kolejności, nie usuwamy elementów i chcemy tylko pozbyć się warninga. No bo jeżeli zaraz zobaczycie, że w zasadzie nie zmienia to naszego problemu w momencie, kiedy zmieniamy kolejność, kolejność tych miejsc, tak, czyli tutaj mamy na przykład 5 lajków, usuwamy XRP, no to Ether znowu wskazuje, wskakuje na to miejsce, więc indeksów nie używamy, tutaj czasami ludzie wpadają na jakiś pomysł, żeby korzystać z jakiegoś randoma, to też w zasadzie jest antywzorzec, nie powinno się z tego korzystać, generalnie jedyny słuszny fix to jest po prostu przekazanie tutaj jakiegoś identyfikatora, który jest stabilny, który jest po prostu, po po pozwala Reactowi pod spodem ustalić tożsamość danego komponentu. No bo w sytuacji, kiedy mamy tożsamość ustaloną, no to wtedy React wie, że nawet jeżeli ten pierwszy element, czyli na przykład Bitcoin, zmienia pozycję gdzieś tam na tej liście, no to React pod spodem wie, że to jest Bitcoin i że on ma w sobie jakiś wewnętrzny stan. I wtedy ten stan jest bardzo ładnie trzymany. I to w zasadzie zobaczycie teraz, jak sobie odświeżymy, zobaczymy, czy, czy nam to zadziała. 小王。 Zapisujemy, zmieniamy kolejność i widzicie, że już ta, te 7 lajków z tym Bitcoinem nam wędruje, czyli teraz na przykład jak usuniemy Matic, no to React, to Bitcoin, nie React, wskoczy nam w zasadzie na miejsce tego komponentu, no i będzie miał on prawidłową wartość. Więc widzicie, że fix jest w zasadzie prosty, musimy mieć ID, oczywiście najlepiej, jeżeli to ID pochodzi nam z bazy, czyli mamy po prostu jakieś rekordy zwrócone i po prostu sobie z nich korzystamy, natomiast jeżeli nie macie ID, no to możecie sobie to połączyć, na przykład wziąć name, jeżeli jest unikalny, może być to jakikolwiek łańcuch, byle mieć pewność, że jest on unikalny w kontekście tej listy, czyli pozwala on Reactowi ustalić tożsamość danego komponentu, czasami wystarczy połączyć ze sobą jakieś dwa klucze, na przykład name z like'iem, albo name z jakąś datą i w zasadzie powinno to działać. Jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć, bo też nie którzy myślą, że w zasadzie korzystanie z tego key zapobiega rerenderowi tych elementów w momencie kiedy zmieniamy ich kolejność w liście. I to w zasadzie nie jest prawda. Dopiero jeżeli chcecie faktycznie uniknąć rerendera tego elementu w momencie kiedy zmieniacie ich kolejność, no to w zasadzie jedyna opcja jaką macie, no to jest memoizacja tego komponentu, więc React memo Tutaj możemy sobie to zmemoizować, dzięki czemu ten komponent dopiero się przerysuje w momencie, kiedy zmienią się jego propsy. Tutaj oczywiście mamy jeszcze problem taki, że to już nam nie załatwi sprawy, no bo przekazujemy funkcję, jeszcze tą funkcję musimy sobie zmemoizować, aby faktycznie było to super optymalne. Z, tą, z tymi re renderami w zasadzie nie radzę walczyć tak za wszelką cenę. Tak naprawdę opłaca się to robić w momencie, kiedy macie faktycznie jakiś problem, z optymalizacją, a nie, że po prostu macie obsesję na temat wszelkich renderów i zawsze wszystko memoizujecie. Myślę, że nie tędy droga. Najlepiej jest dopiero coś poprawiać w momencie, kiedy faktycznie macie jakiś problem z optymalizacją. No i zobaczcie. Mamy teraz wyrenderowane te komponenciki i przez to, że nie zmieniają się propsy, ale zmienia się ich na przykład kolejność, no bo zmieniamy kolejność naszych elementów w tablicy items, no to wtedy nie dochodzi do ich przerysowania. Więc. To już jest taka wersja super, super, optymalna. Ale to w zasadzie wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Głównie zależało mi na tym, żeby omówić ten prop key, żeby pokazać w akcji, co tu za problemy dziwne mogą się dziać, kiedy, jak im najlepiej zapobiec. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia na tym kanale.